Tak, Skyline. Nie wiem, co teraz wybrać. Dobra, mamy tego Challengera. Czy Chargera? Challengera chyba. Czy Chargera? Challengera to jest Challenger, no. Nawet jeśli czarnie, to jest Challenger na pewno. Dobra, mamy dzisiaj do roboty. Kurde, w The Crew. W ostatnim odcinku chyba powiedziałem, że to jest Charger. A tu Challenger. Nie, no to też był Challenger, też ma takie światła. Charger ma inne światła z tyłu, no. Ktoś mnie tam w błąd wprowadzał, ej. Dobra, to jest Challenger. I... ojej. Moment, co tu się dzieje? Aha! Nie, na monitorze dźwięk włączony. Cholera. No dobra, co my tutaj mamy do roboty? Ojej, ojej. Ale ja dawno w to nie grałem, nie? Muszę się z kontrolą tutaj ogarnąć. Pamiętam, że tym Challengerem słabo mi się jeździło. To znaczy on był... wow. Naprawdę dawno nie grałem. On był ciężki w takim manewrowaniu. Odkryłem. Nie wiem, oglądałem to gdzieś albo czytałem, whatever, że w NFS-ie tutaj da się wygrywać samochody w zawodach. I można chyba wygrać nawet tego takiego Mustanga bardzo ciekawego. Widziałem go ostatnio, jak byłem w Berlinie. To znaczy, nie oczywiście wersję jest tuningowaną, tylko taką standardową. Jest to bardzo ciekawy z wyglądu samochód, chociaż ja wolę te nowsze Mustangi. Dobra. Tak. Oczywiście wszyscy się chwalą jakimś tam. Dobra, nie chce mi się tego już oglądać. Cały czas będziemy patrzeć na tych gejów, jak to oni nie są zajebiści. I co, no powiem wam, że Challengerem tak, bardzo fajnie mi się jeździło. Z tego co pamiętam, bo grałem dawno, ale słabo mi się driftowało. Bardzo fajnie się trzymał drogi. Nie wiem, czy ja będę teraz wiarygodny mówiąc to, bo naprawdę dawno nie grałem. I teraz jak wbiję sobie i będę lamił strasznie, to... pewnie powiecie, Lucek, co ty pieprzysz, nie umiesz jeździć tym samochodem. Ale ja się wcale tym nie przejmuję, że ja nie umiem na przykład jeździć w tej grze, bo mało kto umie tak zajebiście jeździć w tej grze, jak na przykład w innych NFS-ach. W innych NFS-ach to możecie mijać samochody o milimetry, ale tutaj się tak nie da, tutaj trzeba naprawdę, naprawdę, oj. Nie widziałem jeszcze na YouTubie, żeby ktoś zajebiście jeździł tym samochodem, ogólnie w tym NFS-ie. Ciężko tu wejść w taki ładny drift, jak na przykład Skyline'em. Ale dobra, koniec pierdzielenia, weźmy sobie coś, zróbmy, no. Tutaj rozpoczęliśmy coś u Spike'a, albo u tych wszystkich ludzi. Tak, wiecie co? Muszę pójść do garażu. Muszę zrobić tego Challengera bardziej na przyczepność, bo on nie jest do driftu zbyt dobry. Ale nie chcę, żeby był super przyczepny, bo wtedy nie będzie w ogóle skręcał. Dlatego weźmiemy sobie tak, dostosujemy prowadzenie. Kąt szeroki. Asysta wyłączona, wyłączona. Kontrola startu włączona. Docisk. Więcej docisku. Nie wiem, czy mi to coś da. Whatever. Po prostu powłączajmy wszystko, co się da i git. Dobra, myk. Tu mieliśmy sobie modyfikacje jakieś, czy są? Nie no, przecież ja w to dawno nie grałem, naprawdę, dawno nie grałem w to. Ogólnie teraz miałem taki tydzień przesrany, że na nic nie miałem czasu. Zrobiłem jakieś tam nagrywki z różnych gier i sobie to wstawiałem. I w ogóle jeszcze internet zaczął słabo chodzić, więc nie mogłem nawet live'ów robić. I to było dla mnie straszne. No ale na szczęście już chyba wszystko wróciło do normy, więc naprawdę i mam ochotę, siłę robić takie fajne nagrywki, więc grajmy sobie. Ale zajebiście, że nie słychać tego pieprzonego dzwonka albo wibracji podczas gdy ktoś do nas dzwoni albo coś od nas chce. No dobra, zrobiliśmy sobie Challengera. Bardziej na wyścigi, tak myślę, pod wyścigi. Hell yeah, jest świetny. No nic, w razie czego zmienię na jakiś inny samochód. BMW będę musiał sprzedać, o ile jeszcze tego nie zrobiłem. Mapa. Tutaj coś mamy. Tu jest Amy. Ojej, to będzie trudne. Sprint, dobra. Teleport, lecimy. Dużo kasy mi tu wpadnie. Ogólnie teraz jest zajebiście w tej grze, jeśli chodzi o mój postęp w karierze. Każdy wyścig to praktycznie 12 tysięcy do kieszeni. Ja naprawdę mało czasu poświęcam teraz, aby zdobyć kasę na jakiś tam tuning czy jakiś nowy samochód, cokolwiek bym chciał. Bo wcześniej takie najwyższe zawody
najwyższe zawody odnośnie właśnie zdobywania gotówki to było po 8 tysięcy tam tych baksów, a teraz to jest naprawdę pięknie. Dobra, mamy challengera. Zobaczmy, jak się spisze naprzeciwko takich egzotyków, jak widzieliśmy tam Ferrari, czy tutaj mamy SRT Viper, czy tu jakiegoś skaczącego bota, nie wiem czemu się tutaj teleportował, czy Mustanga. Koleś! Fajnie się zachowuje na zakrętach, podoba mi się. Mamy tu Ferrari F40, model bardzo unikalny, jak wiecie, albo nie wiecie. Pięknie mi idzie, ale mi się nie podoba, no. Nie podoba mi się ten samochód. Dobra, jestem drugi. Nie wiem, czy ja jestem z Amy w zespole, czy też nie, czy ja muszę ją pokonać, czy też nie. Tutaj ogólnie ścigamy się jakby ze znajomymi tego kolesia, którego sterujemy w grze. Właściwie to my jesteśmy jakby tym kolesiem, bo widzicie, że wszystkie cutscenki są robione w takiej technologii jakby widoku z pierwszej osoby, nie? Że my jesteśmy tu taki głównodowodzący jakby. Dobra, Amy coś nadpobudliwa jest, zobaczcie, jak mnie zostawiła z tyłu. Tym challengerem tutaj w ogóle nie da rady jechać. Może powinienem go zostawić, o ten drift jak był. On i tak był strasznie oporny wtedy, jeśli chodzi o driftowanie. To było dobre. Jechałem 20 na godzinę w bandę i samochód się przewrócił na bok. Jezus. Nie, ja zmienię. Trzeba sprzedać. O, właśnie. To jest dobry czas, żeby kupić nowy samochód. Ja tu widzę, że z tego nic nie będzie. Spróbuję powtórzyć. Jeśli Amy zacznie świrować coś z takim hardkorowym wyprzedzaniem, jak tutaj widzieliśmy, sprzedajemy Challengera, kupujemy nowy samochód. Nie, no to jest dziwne. To jest dziwne, że ona tak tutaj zapieprza. Naprawdę nie powinna. Nie powinna. Nie powinna być taka chamska. Ale wyścigi u Amy właśnie takie są bardzo trudne. I zapamiętajcie to, jeśli wyjdzie już za 8 lat wersja PC-towa i będziecie grać właśnie w tego NFS-a, prawdopodobnie już poprawionego, z lepszą fizyką jazdy i w ogóle, może nawet z wszystkimi DLC i już będziecie mieli wszystko na gotowca. To zobaczycie. Zobaczycie, że naprawdę jest różnica między takimi zwykłymi zawodami u tych innych patałachów, a właśnie z zawodami u Amy. Co to było? No i Amy znowu się wysuwa naprzód. Jak ona tak może? Tak, wygrać zawody z Amy. To jest moje zadanie. Teraz sobie przeczytałem dopiero. Na tych zawodach tutaj Challenger w ogóle sobie nie radzi. On nie skręca, no. Nie, ciężko to ogarnąć nawet. Jezus. A, bez kitu. Miałem sprawdzić albo Porsche'aka. W ogóle ja tu wszystkie samochody chciałem sprawdzić. Ale następnym samochodem, jaki chcę kupić, będzie Evo chyba 8 albo 9. Nie wiem, zaraz zobaczymy. Oj, dobra, koniec tego. Opuść zawody. Mam dosyć tego samochodu, naprawdę. W poprzednim odcinku też nie dawał sobie rady za bardzo. Fajnie gdzieś tam wszedł w zakręt, no, ale jak przyszło co do czego, to oczywiście musiałem przesiąść się do Skyline'a i nabić punktów driftu za 1 000 000 punktów. Możecie zobaczyć sobie w poprzednich odcinkach zresztą, jak to wyglądało. Nie ma mowy. Biorę sobie. Tą potrzebę też trzeba sprzedać. Ojej, już chciałem sprzedać mojego Skyline'a, ale tego nie zrobimy, bo to jest świetny samochód do driftu. Natomiast ciebie, gnoju, sprzedajemy. 108 tysięcy, pięknie. BMW też bym sprzedał, bo mi się już znudziła, poza tym nie lubię nią jeździć. Proszę bardzo, myk. I ta Warszawa chyba też mi nie jest już potrzebna, ją tam gdzieś wygrałem. Można ją sprzedać? Sprzedaj. Za 0 dolarów. Na razie. Nie jeździło mi się nią jakoś fajnie, więc nara, nara. A, można ją cały czas sobie wziąć, więc nie ma problemu. Mamy tu Golfinę, mamy Golfinę. Ktoś mi pisał, żeby właśnie wziął Golfinę, ale nie. Ja chcę teraz wziąć. Wow, samochód, który wygląda nieziemsko w tej grze. To jest właśnie Evo. Bierzemy Mitsubishi, zobaczymy, jak sobie będzie radzić. Patrząc na samochód z napędem na 4 koła, czyli Nissan Skyline, Evo powinno być naprawdę fajne, jeśli chodzi o driftowanie. No ale różnie to bywa, tak? Różnie to bywa i zobaczymy. Może zaczniemy sobie, jeśli chodzi o tuningowanie, weźmy sobie najpierw tuning, botykity. Damn! Od razu mi się spodobał ten bodykit, bardzo mi się spodobał. Ale zobaczmy jeszcze rozdziel. O, może to sobie zobaczymy, jak to wygląda. Zobaczmy sobie błotniki. No, nie są za specjalne, tak?
Nie wprowadzałem jakoś dużo zmian. Progi są ok w miarę. Mamy tutaj do wymiany spoiler, dyfuzor, nie, zderzak. Zderzaki są, ale zobaczcie, jak mało opcji jest tuningowych dla tego Evo. A samochód jest piękny. Klapa bagażnika. Nie wiem, może ja jestem ślepy albo coś, ale co się zmienia w tej klapie? Przedmiot niekompatybilny, okej, dobra, spoko. Już wiem, co się zmienia, nic się nie zmienia. Spoiler będziemy mogli sobie później zmienić. A zobaczcie, ten ostatni spoiler jest taki sam jak ten z Evo, tylko że w środku jest jakby z włókna węglowego albo coś. Tu mamy system audio, myk. No i w zasadzie tyle, tak, no nic tutaj więcej. No i jeszcze możemy sobie wydechy. Jest murzyńska pała, jak jest? Jest murzyńska pała, no to już zajebiście jest. Lamp nie możemy wymienić, ale one są piękne, nie trzeba tego robić. Przedni zderzak. O, tutaj, no niewiele jest tych opcji, niewiele, nie powiem, że dużo. Maska. Ta maska standardowa też mi się bardzo podoba. No mówię, ten samochód jest bardzo fajny. Bardzo mi się podoba. Ale body kit jest bardzo ładny i myślę, że będzie pasował do tego samochodu. Nie możemy teraz wiele rzeczy tutaj zmienić, ale zobaczymy, co się zmieni. Nic się nie zmieni, no. Kup przedmiot niekompatybilny. Tak. Nie możemy tego kupić, nie wiem czemu. Ale możemy zmienić spoiler i wezmę ten właśnie. Zmienimy mu rurę na, nie wiem, murzyńską. Ej, czemu ona teraz tak wystaje śmiesznie? O, ja chcę tą. No dobra, to mamy lusterek, nie możemy, możemy felgi zmienić, ale te są świetne, no. Są zajebiste BBS-ki, zobaczcie. Tarcze. Okej. Kosmetyka jest tania. Możemy sobie zmienić zaciski hamulcowe. Myk. Na czerwone? Lubię czerwone, jakoś będą chyba pasować. Chcę zmienić felgi, bo chcę troszeczkę je powiększyć, ale weźmiemy sobie takie tunelskie typowo, myślę. Zresztą te felgi standardowe, co były w tym Evo, bardzo podobne są jak w moim samochodzie. Tylko że oczywiście u mnie jest mniejszy cal, no. Ale może tutaj są też BBS-ki i są takie same, bo chodzi mi o zmianę rozmiaru, ale zobaczcie, że kurde, nie ma takich. Są takie. Myk. No ale to, nie wiem, moment, zobaczymy, jak to wygląda. Nie wygląda właśnie, o to chodzi. Felgi. O, a co powiecie na takie? Albo takie. Takie nie. Te są bardzo fajne. Ja bym spróbował tych jeszcze. Myk. I... Aha, tutaj jest rozmiar. Okej, zobaczmy. No dobra, zobaczmy to. Z tyłu damy te same chyba. Moment. Tutaj tarcze. Jakie malutkie, jakie tarcze. Zaciski, tutaj jakie malutkie. Dobra, dajemy te. Zaciski. Tu mamy felgi, myk. I które to były? Teraz wejść to znajdź. Ale to była jedna z tych... zaraz po tych muscle carowych, można powiedzieć, felg. Ciężko go dobrać, no kurde, powinno być... O. Nie wiem, czy ja jestem jakiś... Czy to na pewno było? Na pewno nie. Ty, ale podoba mi się coś takiego, bo one są bardzo podobne do siebie, tylko że te z przodu wyglądają tak, jakby były wygięte do zewnątrz, a te z tyłu wyglądają tak, jakby były wgięte do wewnątrz. Ładnie to wygląda, niech zostanie. Sylwetka, prześwit. O kurde, ale bania. Słuchajcie, to już jest wszystko poszerzone na maksa i wygląda niesamowicie. Co? Wygląda niesamowicie ten samochód. Szyby oczywiście limuzynowe. Nie wiem, nie, ta maska standardowa jest spoko, co?
Lubię ją naprawdę, ależ ten samochód wygląda. No niesamowicie. Dobra, weźmy sobie jeszcze kolorek. Moment. O. Myk. Mamy tutaj jakieś gotowe. Wow. Mam tu sporo gotowych malowań. Naprawdę sporo. Samochód jest piękny, jest zajebisty. O, z Most Wanted. To nie wiem, co to jest, ale ktoś chyba na kolor. Też z Most Wanted. Moment. To z Most Wanted? Nie, to jest chyba z Carbona. Już nie pamiętam, ale to jest na pewno z Most Wanted. Ach, cholera. Więcej nie ma. Mogę jeszcze coś swojego wybrać. Mam tu zapisane malowanie, ale no. Ten kolorek jest spoko, ale bardzo podoba mi się w sumie ten czerwony na nim. Mam jakieś gotowe malowanie z Mustanga Fox Body, które nawet w miarę pasuje do tego samochodu. Zobaczmy, jak to wygląda dookoła. Czy nie ma jakichś tam niedociągnięć, jeśli chodzi o naklejkę. Ależ on wygląda, jest przepiękny! No jest przepiękny, strasznie mi się podoba ten. O, mam nadzieję, że będzie zajebiście jeździł, ale jest tak zajebisty. Ja nie wiem, czy wy to samo czujecie, jak na niego patrzycie. Zobaczcie, tak pięknie obniżony. Ale auto w rzeczywistości jest strasznie drogie. Ja myślałem, bo to jest jakaś tam starsza wersja tego Mitsubishi. Znaczy w sumie są też nowsze tej dziewiątki. Ale to są ogólnie samochody sportowe, mimo że mamy tutaj wersję pięciodrzwiową. To auta są naprawdę bardzo drogie. I ja myślałem, że o, to taki samochód sobie jest. Wbijam na jakieś tam oto moto, jakieś inne ceny, 400 tysięcy. Tak? No to jest hardcore. Ja pomyślałem, nie, to może innym razem. Ale auto jest piękne, piękne, naprawdę niespotykane w ogóle w Polsce. Ani razu nie widziałem tego Mitsubishi. Jeśli ktoś miał okazję, to naprawdę zazdroszczę. Widziałem Aventador, widziałem naprawdę różne auta w Polsce, Porsche'ówki, Bentley'e. Ani razu nie widziałem tego Mitsubishi w wersji Evo. Właśnie, ciekawe, czy jest wersja jakaś standardowa tego samochodu, taka typowo uliczna, tak? Tu możemy jeszcze coś odblokować. Kasy mam chyba dużo. Ja to mogę kupować, bawić się w nieskończoność. Tu już tych. Już tą kasę naprawdę ładnie się tutaj zdobywa, jak powiedziałem na początku. Więc nie ma z tym problemu, ale Evo jest świetne. I mam nadzieję, że tak samo świetnie będzie śmigać. Dostosujemy sobie tam bardziej, myślę, że na drift. I zobaczymy, jak w pojedynku z Amy się spisze. No i też przyspieszenie powinno być lepsze. No nie wiem. Ja w ogóle w NFS-ach mało jeździłem tym samochodem. No przeważnie to był taki słaby samochód, na przykład w Wordzie. Drift. I zobaczymy. No mam nadzieję, że będzie fajnie. No już nie mogę się doczekać, kiedy nim wyjedziemy, kiedy go usłyszymy, jak będzie sobie jeździł. Tak, tu już kończymy tuning, bo to już jest jedna z ostatnich części. Aktualnie zamontowano, proszę bardzo, już wszystko zamontowane. Staty, prawie 1000 koni mechanicznych. Prędkość najwyższa 370 km na godzinę. Klasa osiągów, co to jest? Okej, to nie. Cofnij modyfikację osiągów, wow. 2 sekundy 30. 2,30 do setki. Całkiem fajnie. Całkiem fajnie. Dobra, zobaczymy, jak to będzie w praktyce. No bo wiecie, tak na papierku to wszystko bardzo fajnie, ale w rzeczywistości to różnie bywa z tymi samochodami. Zawsze te kontrole. Kontrola startu włączymy, ale asysta. Myk. Asysty wyłączamy. Nitro. Na razie zostawię te rzeczy tutaj, tak jak są. Wezmę tylko kąt sterowania szeroki i możemy chyba lecieć. Myk. No i teraz chwila prawdy. Zobaczymy, jak to auto będzie śmigać, jak będzie brzmieć. Strasznie jestem ciekawy. Jest to naprawdę piękny model. I w niejednym odcinku już wspominałem o tym, że chciałem sobie kupić to Evo tutaj i nim pojeździć. No i zobaczymy, jak będzie śmigać. Jeszcze jest oczywiście wiele modeli, które chciałbym przetestować. BMW mi się znudziła, ja nią nie jeżdżę. Został tylko piękny Skyline, który jest świetny. Ale uwaga teraz.
No, jest troszeczkę niepewny, ale zobaczymy. Weźmiemy sobie wyścig u Amy, lecimy w kanion, ale to jest właśnie też bardzo fajne. O, ile tu graczy jest naraz? Ach, może tam kilku było. To jest właśnie fajne w tym NFS. Co? Policja mnie zaczęła gonić. Co to jest? Okej, okay, akceptuję. Co, jakaś ktoś mnie wyzwał, okej, akceptuj. Woo! Ktoś mnie wyzwał na jakieś wyzwanie, nie wiem, na jakiś wysik albo coś, nie ma problemu, mogę jechać. Jestem strasznie ciekawy, jak tym samochodem się jeździ. Już jak na wyścigu. Ktoś tutaj jest, dobra, muszę być na tej linii i już zaczynamy, świetnie. To jest fajne, że ktoś nas może zaprosić do wyścigu, bo nie musimy w tym samym miejscu być. I jako, w ogóle nie ma jak się skontaktować, ale to już mówię w poprzednich odcinkach, że... I pokazywałem jak to działa po tym update'cie w tym NFS-ie. Jest naprawdę spoko. Jak lata! Wow! Oj, troszeczkę brakuje kontroli po wyjściu z driftu. Może jakoś ogarnę. Ojej, sorry. Ależ to wygląda, jak ten samochód wchodzi w drift, to jest piękne. Woohoo! Ależ on ma coś podobnego jak Skyline, jeśli chodzi o driftowanie. W pewnym momencie go tak strasznie na bok rzuca. Nie wiem jak to inaczej powiedzieć, ale naprawdę on jest w pewnym momencie taki, ach, taki aż za hardkorowy. Dobra, lecimy. Pokonamy tu wszystkich, ładnie. Woohoo! Prawie się rozwaliłem. Ojej, tutaj. Muszę zerkać na mapkę, bo pierwszy raz jadę ten wyścig, nie wiem co to w ogóle jest. Zobaczcie co on odpieprza, jak ładnie poleciał. Ale naprawdę ma to samo co Skyline, zachowuje się bardzo dziwnie podczas tego driftowania. Jakoś tak... No nie wiem jak to nazwać, jakby go jakaś tam siła ciągnęła na ten bok, jak tylko leciutko skręcimy podczas driftu w stronę driftowania. Wow, to jest niezłe, zupełnie inaczej zachowuje się niż ten Challenger. Ale powiem, że mam troszeczkę problem z jego opanowaniem. Może dostosujemy sobie później troszeczkę go, ale z tym dostosowywaniem jeszcze nie mam doświadczenia. Nie wiem jak to zrobić dobrze, żeby mi się po prostu fajnie jeździło. Wow, ale... O! No akurat na mnie! Ech. To jest wyścig multiplayer, więc muszę się ogarnąć. Muszę pokonać chociaż tego bota, który jest przede mną. A najlepiej w ogóle tego gracza tam jakoś ścignąć. Jakiś idealny moment, wow. Mocno, dobrze. I teraz, o, teraz wiem, że tu trzeba pojechać, świetnie. I no nie, przegrałem niestety. No nie, no byłem drugi, no to tak, taka nawet niezła pozycja. 6 koła w kieszeni, więc pewnie to był wyścig za 12 tysięcy. Wow, poszło jakoś, no. Jeszcze mam troszeczkę problem może z prowadzeniem tego auta. O, tu jest właśnie Dodge Charger. Sorry, to jest SRT Charger, ten tutaj z tyłu policyjny, no nie? Więc ktoś tam się pomylił, jak mi mówił właśnie w komentarzach pod odcinkiem z The Crew, że to jest Challenger. To jest Charger, dobrze, bo dobrze tutaj Lusek mówił, no. Ktoś mnie tutaj celowo chciał prowadzić w błąd, to nie jest miłe. Wow. Naprawdę to jest dziwne uczucie. Jak tak samochód ściąga strasznie na jakąś stronę podczas driftu, ale nie driftuje tak fajnie jak znowu to samo, no. Leciał po prostu bokiem, ja już w inną stronę skręcałem, a on dalej leciał, kurde, ładnie. Czuję, że to też będzie dobre auto do driftu. Oho. Dobra. Jakąś misję wypełniłem. Nie wiem kiedy mnie... O dobra, skończyli mnie już gonić, tam jeszcze jakiś policjant się obudził i próbuje... O, znowu mnie zaczyna gonić, świetnie. Jadę do tunelu, tu go zgubię. Nie, tu nie ma tunelu. Był po prostu jakiś wiadukt. Dobra, jedzie na mnie jakiś grocz. Woohoo! Nara. Cholera, goniła go też policja. Shit. Tak, jest dziwnie podczas wychodzenia z tego driftu. Czasami nie mam kontroli nad tym samochodem. Myślę jednak, że uda się lepiej ogarnąć te ciasne zakręty, tylko musiałbym coś tutaj... A, nie mogę skoczyć do garażu. Musiałbym coś tutaj jeszcze zrobić z tym dostosowaniem, żeby auto było bardziej zwrotne, bardziej żwawe.
Ładnie driftuje, ale na takich gładkich zakrętach jest je łatwo opanować. Ale to też może kwestia wprawy, no. To nie jest tak, że wbijasz sobie i każdy samochód musi prowadzić się tak samo, tylko żeby też się troszeczkę go nauczyć, tak? Skoczę jednak do garażu i spróbuję te ostatnie opcje na samym dole zrobić bardziej na drift, dać bardziej na drift. No i zobaczymy jaki będzie tego efekt. Mam nadzieję, że samochód będzie bardziej żwawy przy skręcaniu, dostosowanie, myk. Lecimy na sam dół. Stabilizatory damy tak, tu damy te. O, proszę, tu już mamy hamulca ręcznego. Siła, myk. No dobra, myślę, że będzie git, lecimy. I robimy od razu wyzwanie u Amy, próbujemy ją pokonać nowym samochodem. Jeśli uda się za pierwszym razem, samochód jest zajebisty, ale jeśli nie, to Lucek nie jest zajebisty, bo ten samochód jest zajebisty, umówmy się. To jest naprawdę jeden z najpiękniejszych samochodów w tej grze, jaki mogli dodać, no. Jest ukłem w stronę fanów NFS-ów, fanów gier wyścigowych. Każdy chyba lubi Evo 9. No to jest fajny samochód, no. Strasznie lubię, taki groźny, fajny wygląd z przodu, te takie lampy ucięte maską. Ach, wspaniały. Dobra, zachwycam się nimi, pewnie będę to robił przez cały odcinek, ale mamy tutaj sprawę do załatwienia. Amy czeka, aż jej skopię dupę i to jest tylko kwestia czasu. Jeszcze nie wiem, czy tą furą, czy inną. Ale to jest kwestia czasu, jak to się stanie i wtedy powiecie mi na mecie: Lucek, jesteś the best. Ja wam tak powiem, jestem the best. Ale mogę wziąć sobie teraz jakiegoś gracza, w sensie zaprosić wszystkich innych z tej sesji, żeby próbowali ze mną się pościgać. Zawsze jest śmieszniej, więc na następnym wyścigu tak po prostu zrobię. No chodź Amy, zobacz, ja mam nową zabawkę, haha. O proszę, o, teraz widzę, że też się nie oszczędzasz. Dajesz tam ostro po kopycie. Tylko jedno słowo. Lancer. I koniec. Woohoo! Pięknie. Dziwne, że mnie nie rozwaliło, ale no, jestem cały. Dobra. Wow, Amy, spadaj, 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 huhu! Oj, przepraszam, przepraszam, to byłaś ty? Ojej, ojej. Wow. Wariat dosłownie. Ciężko jeszcze, tak dziwnie troszeczkę się nim jeździ. Ale, jak widzicie, na razie mi idzie, na razie mi idzie. Zobaczymy, co będzie za chwilę. Kurde, on tu leci cały czas z driftem! Ja się boję, że zaraz coś wywalę. Ej, nie, 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 nie. No dobra, to nie jest Amy, ja muszę z nią wygrać. A może ja muszę wygrać nie zawody, w sensie z Amy jako moim przeciwnikiem, tylko ja muszę wygrać z nią jako w zespole. To nie jest takie do końca tutaj wyjaśnione, czy sprecyzowane. Ha. Nasz język trudny, no. Woo! Prawie dostałby czołówę. Ooo, i prawie ja bym dostał czołówę. O ty gnoju, nie, 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 nie. Ja ci pokażę, na co stać mojego Lancera. Cholera! Tak, i oczywiście jego nie rozwaliło, on pojechał prosto, przebił się przez dwa wraki samochodów, a ja jestem na przedostatniej pozycji. Brawo, brawo ja, brawo gra w ogóle. Ech, Amy, dawaj do przodu. Widzicie to? Patrzcie, jak ja się przebijam przez kolejne miejsca na liście. Ile tak checkpointów zostało? Nie wiem, ale mam nadzieję, że jeszcze trochę zostało. Dobra, jest 16 na 21. Coś się uda zdziałać. Jest zdecydowanie lepiej niż w Challengerze, ale... Ale i tak jest ciężko. Naprawdę ci przeciwnicy dają mi teraz ostro po gaciach. Dobra, 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 dobra. Tak, tak! Proszę bardzo. Nie, to by było nie osią... Oooo, shit! Nie wiem, jakim cudem przeżyłem, ale się nie rozbiłem. To by było naprawdę nieosiągalne w Challengerze, żeby tak wysoko wyjść. No szkurde, jedź ty! Żeby tak wysoko wyjść w
z tak trudnej pozycji, cholera, jestem czwarty, jedź, to już chyba ostatni checkpoint będzie. Nie wiem, ale jedź, dobra, jest przedostatni, cholera. I ten zakręt muszę zrobić po mistrzowsku, TEN ZAKRĘT MUSZĘ ZROBIĆ PO MISTRZOWSKU! Woo! Jedź, Evo, jedź! Nie, jedź do przodu, tylko jedź tam, skręcaj! Kurde... Gonią mnie, jest meta, widzę metę, ostatnie zakręty! Czy damy radę? Woo! Jedź, wow! To było trudne. Naprawdę, nawet w Evo to było trudne.